witać wszystkich w kolejnym naszym roku informatyka. Tym razem mieliśmy trochę dłuższą przerwę z różnych powodów, jako taki, ale co się odwlecze, to nie uciecze, więc jesteśmy znów w znanym, silnym składzie, nowsi, starsi, różne strony. Dwa. I udało mi się namówić dzięki współpracy, podczas współpracy z dwoma profesorami z Wydziału Geodezji i Kartografii, jak jesteśmy na stronie bardzo szacownego, zasłużonego, jednego z najstarszych wydziałów Politechniki, udało mi się wrobić ich obu w tym momencie dzięki współpracy z nimi w to, żeby nam opowiedzieli trochę o tym, no, co się dzieje dzisiaj tak naprawdę w przestrzeni. A tą przestrzenią, jak byli kartografowie od pięknych zawsze leszczących się zajmują obaj, żeby było tak, to zawsze się śmieję, że nawet jeszcze Robert Olszewski i Dariusz Gottlieb, nawet jeszcze te GPS-y na sobie wypróbuje, bo to jest szybownikiem dodatkowo. Co sobie narobi w tej nawigacji, gdzieś sam musi to zjeść. Ale już oddaję głos fachowcom. Zapraszam. Dziękujemy za zaproszenie, dziękujemy Tomku, dziękujemy Państwu, że o tej godzinie przyjęliście ochotę dzisiaj się przypomnieć, podziwiamy. Szanowni Państwo, no spróbujemy sprostać wyzwaniu, Tomek zaryzykował. My też zaryzykowaliśmy, bo mówimy do Państwa i do końca nie wiemy, co Państwo wiedzą o tym obszarze, o którym mówimy. Nam się wydaje, że wszyscy wszystko wiedzą. No ale z drugiej strony, jak wszyscy wszystko wiedzą, to co my mamy powiedzieć? Tak sobie myśleliśmy. Coś zebraliśmy. Wydaje nam się, że większość rzeczy zdecydowana będzie po pierwsze prosta i wydaje nam się, że wy to Państwo znacie, ale my uznaliśmy, że chcemy pokazać to razem. Bo jak się razem to pokaże, to uświadomimy sobie, jak tego jest dużo. My często tak wycieńczowo patrzymy na te różne dane przestrzenne, aplikacje przestrzenne. No i taki był nasz zamysł. Czy on jest sensowny, to się okaże w dyskusji za chwilkę. Założyliśmy, że zmieścimy się w 50 minut, żebyście Państwo to wytrzymali. No już przedłużyłem, już przedłużyliśmy, ale no godzina to taki maks. Będziemy się wzajemnie tutaj z kolegą przeszkadzać, jak za długo będziemy wchodzić w wątki. I nietypowo też pierwszy raz podjęliśmy taką próbę, że będziemy sobie dyskutować w międzyczasie, zmieniać się. No może to Państwa dzięki temu nie wytrzymacie tą chwilę z nami dłużej. Krótko mówiąc, będziemy improwizować po części, a postaramy się sobie nie przeszkadzać, a się uzupełniać. A tych slajdów mamy całkiem sporo, także... Ale większość obrazów. Tu żadnych zaawansowanych technologii nie będzie. Raczej podstawa do tej dalszej dyskusji. Myślę, że to jest wprowadzenie do dyskusji. Tak to Państwo traktujcie. Ostatnie słowo wprowadzenia. Tak jak tutaj nas Tomek wprowadził. Jesteśmy, my się identyfikujemy jako i kartografowie, i geoinformatycy. Od kartografii się zaczęło, a rozwinęliśmy się w geoinformatykę, troszeczkę w informatykę, czy nawet mocno pewnymi elementami. I tak się po prostu identyfikujemy, czyli wszystko co z mapami cyfrowymi, bazami danych przestrzennych, przetwarzaniem tych danych algorytmiką związaną z danymi przestrzennymi. No i to, żeby nie przedłużać, tytuł taki został tutaj Państwu zaprezentowany i spróbujemy wokół tego tematu być cały czas w naszej prezentacji. Najpierw jednak zdanie takie no, akademickie, byśmy nie przeżyli, jakbyśmy chociaż od takiego drobnego definicji nie podali. Czyli czym jest geoinformatyka i geomatyka, bo to wbrew pozorom chyba nie jest jasne. Zresztą i dla tych, którzy się identyfikują jako geoinformatycy i geomatycy. Potem powiemy troszkę o współczesnych danych geoprzestrzennych, taki przegląd tak naprawdę czym my dysponujemy. Właśnie to wszystko w zasadzie, że mówimy, to że kiedyś przed laty było tajne, a dzisiaj wszystkie te dane mamy, dostępne wręcz w nieograniczony sposób. Jak wykorzystujemy te dane przestrzenne, jakie są dzisiaj aplikacje i na koniec spróbujemy odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy zainspirować do dyskusji, czy to jest rozwój, czy to jest inwigilacja, może jedno i drugie. Myślę, że tak, o ile kilkadziesiąt lat temu mogliśmy powiedzieć, że to pojęcie cyfrowej wioski jest takie troszeczkę postawione na wyrost, to dzisiaj już zdecydowanie nie. Mamy jedną niewielką cyfrową wioskę, która dzięki tym wszystkim połączeniom stała się naprawdę dla nas wszystkich dostępna, ale ta wioska to zawiera dane, które są lokalizowane przestrzennie. Tych danych mamy rzeczywiście mnóstwo i wygra ten, kto będzie potrafił przekształcić surowe dane, użyteczną informację, dokonać ekstrakcji wiedzy przestrzennej i wykorzystać ją do wspomagania decyzyjnego. W tym celu
staramy się wykorzystywać te narzędzia geomatyczne, geoinformatyczne, przy czym one różnie bywają rozumiane, dlatego też pozwoliliśmy sobie na początku na taką trochę właśnie akademicką definicję, mówiąc o tym, że geomatyka to dyscyplina naukowo-techniczna, która zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem, interpretowaniem, upowszechnianiem, udostępnianiem geoinformacji. Zaś geoinformacja to, jak możemy się odwołać do normy ISO, taka informacja geograficzna, która jest w sposób jawny, czy też niejawny, związana z położeniem na Ziemi. Przy czym bardzo łatwo możemy to uogólnić na informację lokalizowaną przestrzennie wobec innych ciał niebieskich, czy generalnie rzecz biorąc informację, która jest lokalizowana przestrzennie. Przy czym tak naprawdę ograniczeń tutaj nie mamy, bo to się od tego zaczęło, ale tak naprawdę mówimy w ogólnieniu o informacji przestrzennej i tak naprawdę możemy zejść do modelowania tymi samymi technologiami mapowania ciała ludzkiego, wnętrza komórki i tak dalej, ale o tym teraz nie będziemy rozmawiać. W tym kontekście, czym jest geoinformatyka, zostawiamy tu tłumaczenia czy cytaty w języku angielskim, ponieważ w Polsce czasami to mamy troszeczkę bardziej czy mniej uporządkowane, tak powiem, ale geoinformatyka to jest tą częścią geomatyki, która zajmuje się wykorzystaniem w pełni technologii informatycznych, algorytmiką, wykorzystaniem metod special data mining, innych, które związane są już z tworzeniem, wykorzystaniem infrastruktury informacji przestrzennej. Również modelowanie baz danych, projektowanie interfejsu, oczywiście człowiek-komputer i innymi technologiami, które znamy z informatyki. Myślimy tak, że rzeczywiście mamy do czynienia z jednej strony z rozwojem społeczeństwa otwartego, tak, jeśli sięgniemy do podstawy, jaką dają nam tutaj stosowane nauki społeczne. Z drugiej strony mówimy o rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które wykorzystuje i zdobycze technologiczne, i dostęp do informacji. Takie ciekawe określenie mówiące o tym, że jesteśmy też świadkami tworzenia się, czy kształtowania się społeczeństwa geoinformacyjnego, które w sposób holistyczny, szeroka wykorzystuje geoinformację za pomocą powszechnie dostępnych usług geoinformacyjnych. Warto chyba tutaj podkreślić, że oczywiście te szacunki są, jak Państwo widzą w tym dolnym fragmencie, dość istotnie różne, ale szacuje się, że od kilkudziesięciu aż do 80% informacji, która jest powszechnie dostępna, jest lokalizowana przestrzennie albo może być relatywnie łatwo doczepiona do referencyjnej informacji, która odniesienie przestrzenne będzie miała. I w tym celu chcieliśmy tutaj Państwu zaprezentować cały szereg różnego rodzaju danych przestrzennych, które są pozyskiwane przy użyciu różnych technologii i które później mogą być wykorzystywane do rozwiązań już stricte geoinformacyjnych. I to będzie, proszę Państwa, taki bardzo szybki przebieg, tak jak powiedzieliśmy, w celu takiego próby zebrania tego w jednym miejscu. Też oczywiście nie zasygnalizujemy nawet wszystkich źródeł danych. Te dane są znane. Wszyscy korzystamy ze zdjęć lotniczych, z pułapu satelitarnego, lotniczego. One są dzisiaj we przeróżnych geoportalach udostępniane. Znamy to z Google Maps, z innych portali. Dzisiaj też tylko warto powiedzieć, że te zdjęcia z pułapu satelitarnego są już takiej dokładności, jak kiedyś najlepsze z pułapu lotniczego. Mówimy o wielkościach metra, piksela i niżej. To jest jeden aspekt. Drugi jest taki jeszcze, wrócę do pułapu satelitarnego, ale jeżeli chodzi jeszcze o pułap lotniczy, to już też nie wykonuje się tylko zdjęć takich zwykłych, gdzie jest jedna kamera, tylko filmuje się jednocześnie z kilku kamer, to są tak zwane zdjęcia ukośne. Tutaj na portalu miasta Bytom możemy oglądać dane miejsce od razu z różnych stron, wtedy to, co w cieniach się w zwykłych zdjęciach ukrywa, tu jest widoczne, możemy śledzić zmiany potem historyczne, dokumentować to, co było w terenie. To o zdjęciach nie chcę szczegółowo mówić, natomiast o jednej informacji. Satelit też mamy wiele. Satelity teledetekcyjne wszelkiego rodzaju. Zaczynało się od kilkunastu metrów piksela, schodziliśmy do tych submetrowych dokładności. Zeszliśmy już na bardzo precyzyjne obrazy i to jeszcze w wielu zakresach spektralnych. Ale ostatnie lata to zupełna nowość w pozyskiwaniu danych. Wysyłane są już nanosatelity, czyli tak jak na przykład tutaj satelity, które nazywane są gołębiami, czy nazwa, tak jak tutaj Państwo widzicie, tych satelitów już troszeczkę sobie nad nami lata. Są różne konstelacje. Mamy na przykład za jednym tylko razem niedawno, w 2017 roku, wyniesiono 88 takich urządzeń.
to daje nam niesamowite możliwości. One połączyły się w pewną konstelację ze wcześniejszymi satelitami Terabella, Google'a, RapidEye. One się troszeczkę różnią, ale to, co najważniejsze, to są parametry, żebyśmy sobie uświadomili o tej powszechności i wielkości danych. Rozdzielczość przestrzenna, co prawda, nie jest tak, jak powiedziałem, submetrowa, to jest jeszcze 3 metry. Są różne kanały spektralne, ale proszę Państwa, rewizyta, czyli zobaczenie na zdjęciach tego samego obszaru codziennie. Czyli w trybie codziennym możemy zobaczyć nowe zdjęcie każdego terenu na powierzchni Ziemi. Codzienna rejestracja to 150 milionów kilometrów kwadratowych. Satelita, przy okazji, w zasadzie mogłem na poprzednim slajdzie pokazać, wymiar 30 cm na 10 na 10, 4,8 kg. Jak tu planet sam podaje, to taka butelka ciężka, butelka coli. I to sobie nad nami lata i z taką rozdzielczością gromadzi te dane. Wszyscy żyjemy w erze big data, no to absolutnie dołączamy do tego trendu. Tych danych powstaje mnóstwo. To jest widok takiej satelity, produkcji tych satelitów, czy miejsca przechowywania. Łączna rozdzielczość jednego zobrazowania części lądowej Ziemi 50 terapikseli. O takich danych rozmawiamy. Teraz trzeba zastanowić się, jak je wykorzystać w sposób efektywny. Oczywiście do tego jest dołączona cała technologia. Technologia oczywiście informatyczna, geoinformatyczna. Kiedy automat, bo przecież nie jesteśmy w stanie postawić ludzi, którzy to będą składali, który składa to w całości, dopasowuje, tworzy mozaiki, robi kafelkowanie, jak to tak kolokwialnie nazywamy, tego na części, żeby to udostępniać. I jest API, który pozwala robić na tej podstawie odpowiednie produkty, odpowiednie aplikacje. Ale oczywiście nie mamy tutaj czasu, żeby szczegółowo o tym rozmawiać. To tylko tyle, jeden wielki sygnał na temat tego, co się dzieje nad nami na poziomie satelitarnym. Jeszcze dodałbym może do tego, że te dane są odniesione wprost do przestrzeni, są georeferencyjne, są też ortorektyfikowane, czyli te piksele nie pochodzą już wprost z tego zrzutu środkowego, tylko przekształcone do postaci ortogonalne, więc możemy to wykorzystywać równie dobrze jak dawniej klasyczne mapy metryczne. Ale coś, co Państwo z całą pewnością wykorzystują na co dzień. Zagadnienia związane z pozyskiwaniem danych, czy to społecznościowych w ramach OpenStreetMap, czy komercyjnych, tak jak tutaj widzimy z Google Street View, co de facto może stać się narzędziem z jednej strony weryfikowania stanu miasta, czy stanu danego rejonu, weryfikowaniem tego, co się w nim dzieje, planowania przestrzennego, rejestrowania zmian. Zapraszamy. Ale z drugiej strony może służyć to, wracamy powoli, będziemy nawiązywać do tematu naszego wystąpienia. Z jednej strony możemy przeglądać, czy nie ma nielegalnych reklam, czy nie było wręcz wstecz. Ale z drugiej strony ktoś może przeglądać, czy mieliśmy zasłonięte zasłonki, czy nie zasłonięte i czy czyste, czy nieczyste. I to zostaje na dodatek w tej bazie danych. No niestety całkiem niedawno okazało się, że jeden pan, to był chyba pan z podróży, który przeglądając Google Street View, zastanawiając się, gdzie mógłby pójść ze swoją żoną na randkę, to zauważył tam żonę na Street View, na randce, tylko nie była to randka z nim. Tak. Proszę Państwa, mamy też dane wektorowe, bardzo różnej proweniencji. Te dane są udostępnione w Państwowym Zasobie Geodezyjnym Kartograficznym, ale też wiele firm gromadzi dane dotyczące rzeźby terenu, dane dotyczące pokrycia terenu, dane dotyczące na przykład budynków 3D. Tutaj widzimy kampus Politechniki Warszawskiej. Ten projekt jest opracowany przez studentów naszej uczelni z wykorzystaniem... Standardowe inżynierskie działania, to nie jest zdjęcie. To jest metryczne, w pełni mierzalny model kampusu Politechniki. No ale możemy wejść głębiej oczywiście. Znamy, ktokolwiek się budował, dzielił działkę, przyłącza robił, wie, że jest cała Polska, ma dostęp do takich danych. W części niestety jeszcze rastrowych, jeszcze na starych mapach, ale teraz jest realizowany duży projekt GESUD, nie mówiąc o tym, jak on idzie i tak dalej, ale możliwe są już dzisiaj część Polski ma w geoportalu dostępne dane na tym poziomie, gdzie możemy sobie w formie wektorowej obejrzeć dane o tym, gdzie przebiega jaki przewód, czy to gazowy, czy to energetyczny. Mamy dane ewidencji gruntów i budynków, też już powszechnie dostępne, o wszystkich działkach ewidencyjnych, gdzie możemy sprawdzić nasz numer. Dane takie gromadzą zarządy dróg, gdzie modelują całe pasy dróg, oczywiście znaki drogowe, światła drogowe. Dane związane z planowaniem przestrzennym. Też szansa jest, że bardzo niedługo te wszystkie dane będą w tym samym środowisku w sposób zintegrowany, no bo to jest dla ciebie ta nowość. Znaczy, pojedynczo to... Tu jeszcze może warto dodać, tak? Mamy
różne rodzaje prawa miejscowego. W danym wypadku tutaj chodzi nam o pokazanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które niestety nie obejmują obszaru całego kraju, ale również jeżeli dysponujemy cyfrową postacią studium uwarunkowań, to też już jest coś, co pozwala nam odnieść się przestrzennie i pozwala nam zracjonalizować sposób przekształcenia zagospodarowania przestrzeni. Niektóre dane, proszę Państwa, które są udostępnione dla obszaru całego kraju, czy też znacznej części kraju, tak jak ta, na przykład baza danych hydrograficznych, same w sobie nie są jeszcze dostatecznie wymowne. Natomiast jeżeli dokonamy integracji, harmonizacji tych danych i na przykład na dane stricte wektorowe nałożymy cieniowany obraz rzeźby terenu, to proszę zobaczyć, w jaki sposób wzrasta poziom czytelności tych danych. Jeżeli poprosimy dalej, zobaczymy to samo z bazą danych obiektów sozologicznych, czyli generalnie rzecz biorąc dotyczących tego, w jaki sposób przekształcane czy też chronione jest środowisko, i analogiczne. Wzmocnienie takie czysto graficzne poprzez cieniowany obraz rzeźby terenu zapewnia nam wzrost efektywności, wzrost poziomu percepcji. Ale tych rodzajów danych, czy to źródłowych, czy przetworzonych, jest mnóstwo. Znowu kilka przykładów. W zasadzie już przetworzonych danych, mapy akustyczne, tu widzicie fragment, pewnie Państwo od razu rozpoznali Warszawy, lotnisko Okęcie, zasięg dźwięku, odpowiedniej tam liczby decybeli, w jakim zakresie mamy zagrożenie dźwiękiem. To jest też dostępne, to nie są dane gdzieś wzięte z jakichś tajemnych szuflad, to na portalu Warszawy możecie Państwo znaleźć. Dla całej Polski mamy opracowane mapy cyfrowo oczywiście, czyli bazę danych de facto, bo tak to się należy rozumieć, zasięgu potencjalnej powodzi, stuletniej, 500-letniej, gdzie można... To są mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla wody właśnie 10, 50, 100, a niekiedy nawet 500. I to jest systemu, który nazywa się system osłony przepowodziowej kraju, możemy sobie to obejrzeć, łącznie tam są te strzałeczki, pokazują potencjalny kierunek przepływu wody. Tych danych i przetworzonych, i w tej formie możemy sobie tak oglądać każdy swoją okolicę. Te dane są dostępne. Oczywiście tu też jest pewna sprawa w kontekście tego tytułu. Kiedy i jak te dane i do czego mogą być wykorzystywane? Oczywiście kwestie dokładności, bo czasami można błędne decyzje podejmować, jeżeli te dane są niewystarczająco dokładne, albo łączone z dokładnymi danymi mogą prowadzić do błędnych decyzji. I jeszcze też nie wszyscy sobie zdają sprawę, króciutko, chmura punktów zeskanowania laserowego. Cała Polska, proszę Państwa, mamy zeskanowaną z pułapu lotniczego, nie tak jak tutaj, to jest akurat z naziemnego skanera pokazany akurat obraz, to są dla linii energetycznych na przykład oddzielnie robione skanowanie, ale dla całej Polski jest skan wykonany w najgorszym przypadku 4 punkty, 4 elementy propagowania laserem na metr kwadratowy. W miastach 12, czasami jeszcze więcej, gdzie mamy informacje XYZ, uproszczeniu mówiąc, o współrzędnych płaskich i wysokości. Ta chmura jest dostępna. W tej chmurze robi się, czy można robić wszelakie analizy. No tu akurat z tej wersji naziemnej, łącznie z analizą zwisów poszczególnych kabli, czy tam nie podchodzą rośliny już, to są standardowe opracowania. No, niektóre te chmury nowszej generacji zawierają oprócz informacji takiej prostej XYZ, również drugie, trzecie, kolejne odbicia, co znakomicie ułatwia monitorowanie roślinności, ale także obraz RGB, to razem złożywszy daje nam potężne możliwości oddziaływania takiego poprzez modelowanie prognostyczne. Z jednej strony wyłonienie punktów gruntowych, które tworzą numeryczny model rzeźby terenu, z drugiej strony punktów, które tworzą numeryczny model pokrycia terenu, analizy zmian roślinności, stanu tych... Biomasy, liczba, to można wszystko... No i oczywiście także... Proszę Państwa, ostatni trend, ostatnie lata, wychodzimy już tylko z zewnętrza i wchodzimy do środka. To już nie jest tylko domena architektów, którzy projektują budynek, ale już modelujemy te wnętrza po to, żeby robić analizy, żeby łączyć to z otoczeniem zewnętrznym. To się również wykorzystuje technologie geoinformacyjne, żeby nie być gołosłownym, ten gmach, aplikacje i dane, które tu nasi doktoranci na przykład w tej chwili opracowują, też wykonany skan laserowy, ta sama technologia wtrącona do wnętrza, ponieważ to wiadomo, plany w budynku jak ten nie były robione teraz, tylko w tam 1890 roku, czy w 90-tych latach tam dwa. Przy czym to oczywiście gęstość tej chmury jest znakomicie większa niż nawet kilkanaście, tutaj mówimy o tysiącach punktów na metr kwadratowy. I oczywiście sama chmura to tylko pozwala nam coś pomierzyć, natomiast z tej chmury potem jest cała algorytmika, jak przekształcić to na już dane wektorowe, ale to jest oddzielny temat.
Proszę Państwa, to były tylko sygnały co do danych. Teraz podobna sprawa, tylko co do aplikacji. Jak już ci to wykorzystujemy, z czym możemy mieć do czynienia? No tak, tu chcieliśmy Państwu też bardzo króciuteńko powiedzieć, że wiele aplikacji, wiele usług informacyjnych wykorzystujących dane przestrzenne ma pewien podobny schemat, to znaczy pozwalają nam na geokodowanie informacji, która nie jest wprost odniesiona przestrzenne, pozwalają nam na prostą geowizualizację, ale także na wykonywanie analiz przestrzennych. Niektóre z tych analiz przestrzennych wymagają nadal jeszcze jakichś narzędzi typu standalone, ale bardzo wiele rozwiązań jest już dostępnych w postaci e-usług świadczonych w zwykłej przeglądarce, do której nie trzeba żadnych specjalnych wtyczek. Mamy możliwość też wykorzystania bardziej wyrafinowanych narzędzi, na przykład metod sztucznej inteligencji czy inteligencji obliczeniowej, metody eksploracyjnej analizy danych przestrzennych czy special data mining, które pozwalają nam przekształcić surowe dane przestrzenne właśnie w użyteczną informację i wiedzę, a tym z kolei zasilić systemy wspomagania decyzyjnego. No a teraz konkretne przykłady, z którymi każdy z nas ma mniej lub bardziej w życiu do czynienia, o których słyszał, a Państwo, no informatycy, to pewnie je znają doskonale, więc tylko dla przypomnienia. Inteligentne systemy transportowe ciężko sobie wyobrazić bez analizy danych przestrzennych, bez wykorzystania tych informacji zarówno do monitorowania ruchu, jak i jego optymalizacji, sterowania światłami. Oczywiście systemy informacji pasażerskiej, dzisiaj to jest już codzienność, przynajmniej w dużych miastach, no bo oczywiście nie wszędzie, ale wiemy już jak to działa, mamy każdy, nie wiem, aplikacje typu Jak Dojadę, mamy inne aplikacje, które powstają w oparciu o silniki, które tam są. Tu przykład tego, czego w Warszawie nie ma, jest w Krakowie. Nie wiem, kto z Państwa jeździ po Krakowie, ale tam na tych wyświetlaczach, oprócz tego, na którym przystanku jesteśmy, obok pokazuje się mapa, gdzie widzimy otoczenie, gdzie wysiąść i czy to jest rzeczywiście ta okolica, bo sama nazwa przystanku nam często nie mówi, gdzie jesteśmy. Oczywiście systemy monitorowania, systemy straży miejskiej, system w Warszawie, tutaj jeśli chodzi o straż miejską, mają bardzo rozbudowane te systemy, korzystają, wiemy to o tyle dokładnie, że nasi absolwenci tam pracują, współtworzą te systemy. Oczywiście to są idee, które tu też wykorzystujemy, taki slajd, który kiedyś opracowaliśmy wspólnie, opracowując ideę Smart City dla Płocka z Radą, jak ona się dokładnie nazywała, Innowacyjności Płocka, tak, prawda? I jeszcze z firmami, które wokół tego pracowały, kiedy mówiliśmy o tym, jakby może działać elektroniczna straż miejska. W dobie tych dyskusji o tym, że strażnicy są niepotrzebni, chociaż no, nie chcę wnikać w to, kiedy są i w której sytuacji, to proszę Państwa, pewne funkcje mogą być monitorowane automatycznie. Tych funkcji jest naprawdę dużo. Łącznie z analizą przekroczeń w ruchu drogowym, to może bardziej policja, parkowaniem i tak dalej. No, tylko tu znowu, tu wchodzimy w tytuł naszego referatu. Tu mamy tą taką cienką granicę, kiedy to jest dla nas przydatne, kiedy to poprawia nasze życie, a kiedy to może służyć do no, celów, których nie do końca byłyby dla nas takie. Tak, jeden z takich przykładów, bo tutaj oczywiście mówimy o technologii, która wykorzystuje sensory miejskie, czy generalnie rzecz biorąc sensory, które mogą być lokalizowane na stałe w przestrzeni, na przykład umiejscowione na budynkach, ale mogą być takimi geosensorami typu wearable. Możemy założyć na siebie sensor i mierzyć na przykład zanieczyszczenie powietrza. No, jedno z miast, dla którego w tej chwili opracowujemy projekt dotyczący stanu zanieczyszczenia powietrza, wyposażyło swoich strażników w tego typu sensory i w czasie rzeczywistym gromadzimy dane o zanieczyszczeniu, one trafiają na serwer, są przekształcane do takiej ciągłej powierzchni i wizualizowany stan tego zanieczyszczenia. I proszę Państwa, pojawiła się taka oferta no niemalże korupcyjna dla jednego ze strażników, w jaki sposób zagłuszyć system tego sensoru, tak żeby podnieść odczyt, czy raczej obniżyć odczyt, pokazać, że to powietrze jest de facto czystsze niż jest w istocie. Czyli różnego rodzaju problemy też tutaj na gruncie no niemalże inwigilacyjnym mogą być dostępne. Czy też system zarządzania sygnalizacją świetlną, który wykorzystuje dane przestrzenne, w danym wypadku podkład gromadzony społecznościowo, czyli Open Street Map, czy bardziej komercyjne systemy związane właśnie z automatycznym wspomaganiem sygnalizacji świetnej, tworzenie tej zielonej fali. Oczywiście fali. Tutaj dotkamy już idei Internet of Things i tych wszystkich rzeczy związanych z sensorami, sieciami sensorowymi. To myślę, że w tym gronie nie musimy sobie mówić, że możemy sterować dzisiaj oświetleniem, wzmacniać, ograniczać, ale to wszystko, pokazanie tego na mapie,
w kontekście przestrzennym daje nowe możliwości analityczne i trochę inny kontekst decyzyjny, ułatwia pewne decyzje. Zupełnie inna sprawa to wszelkie produkty turystyczne, aczkolwiek jest bardzo dużo od inteligentnych przewodników turystycznych, mniej lub bardziej inteligentnych, prawda, które nam głosem opowiadają, ale na podstawie tego, gdzie jesteśmy, coś nam opowiadają, nawigują nas. To są już konkretne aplikacje, konkretne wdrożenia. Przeskakując na zupełnie inny temat, to też ze strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, informacja o wycenie nieruchomości. Jakie są ceny, w którym regionie, każdy może sobie to dzisiaj prześledzić potencjalnie w całym kraju. Na rynku pierwotnym, na rynku wtórnym zwłaszcza, tak? W jaki sposób można to wykorzystać, ale też pojawiają się aplikacje służące wspomaganiu planowania przestrzennego, czy też powstawaniu zupełnie nowych osiedli, czy też, to jest w tej chwili jednym z takich ciekawszych trendów, rewitalizacji obszarów, a 30% obszarów miejskich w Polsce wymaga rewitalizacji w trybie pilnym albo też odroczonym, ale w perspektywie zaledwie kilkuletniej. Tutaj systemy, które umożliwiają automatyczną ekstrakcję wiedzy z danych przestrzennych i wspomaganie decyzyjne w tym zakresie są nie do przecenienia, tym bardziej, że możemy na przykład, tak jak tutaj, tworzyć modele 3D, na przykład poprzez podniesienie bazy danych obiektów topograficznych, jej harmonizację z komórą punktów laserowych, o których mówiliśmy wcześniej, i prowadzić analizy, które umożliwią nam sprawdzenie, jakie byłoby zacienienie, nasłonecznienie, napowietrzenie, tak, korytarze powietrzne w danym mieście i mnóstwo innych analiz przestrzennych, nie mówiąc już o takich, które dotyczą kwestii bezpieczeństwa narodowego, czyli na przykład w którym miejscu należałoby zabezpieczyć się przed ustawieniem snajperów czy innych aktów potencjalnego terroryzmu. Także tutaj możliwości jest mnóstwo, dane już są. Kiedyś mieliśmy problem, że to wszystko było znane dawno, te idee, tylko nie było danych. A dzisiaj te dane po prostu już są i tylko trzeba je umiejętnie wykorzystać. Kolejna sprawa to systemy zarządzania nieruchomościami, związana oczywiście też po części z planowaniem przestrzennym. Możliwość dotarcia dla zarządcy nieruchomości do szczegółowych danych o tej nieruchomości, o tym, kto wynajmuje, gdzie. Mówimy przecież o tysiącach czasami nieruchomości i o setkach tysięcy czy milionów złotych, którymi się zarządza, a może i więcej. To jeszcze nie mamy w Polsce takich nowoczesnych systemów, ale w Skandynawii to jest standard. Akurat jeden z doktorantów pracuje w takiej firmie, która obsługuje jedną z firm skandynawskich. To tam jedna taka firma zarządca nieruchomości obsługuje kilkanaście tysięcy budynków. No bez nowoczesnego systemu informatycznego czy geoinformacyjnego dodatkowo, no nie jest to możliwe. My takie prototypy tu akurat też wykonujemy, tu akurat dla centrum handlowego połączenie informacji o najemcach, o możliwość wymiarowania pomieszczeń, to jest właśnie hura punktów, która pozwala online wykonywać pewne projekty, no i tak dalej, moglibyśmy tutaj wchodzić do głębokich danych, o połączenie z panoramami tych wnętrz budynków, możliwość poruszania się po budynku, możliwość dzięki temu wykonywania prac nie tylko przez ludzi na miejscu, ale tak naprawdę zlecenia pracy projektantowi, nie wiem, w Chinach czy w Stanach Zjednoczonych bez wchodzenia, bo wszystko może do tego budynku, on może powiedzieć z tą samą dokładnością, jak gdyby tam przyszedł. Zresztą taki system budujemy też dla Politechniki Warszawskiej, tu element interfejsu, który Państwo widzicie. Może Robercie coś o augmented reality powiesz? Tak, myślę, że to jest ciekawy trend, jeden z nowszych w tej kwestii. Oczywiście augmented reality to Państwo doskonale wiedzą pewnie więcej niż my. Natomiast skrzyżowanie tej technologii rozszerzonej rzeczywistości z informacją lokalizowaną przestrzennie daje szansę na uzyskanie zupełnie jakby nowej percepcji świata. To może dotyczyć zarówno kwestii uzbrojenia terenu, tak? Czyli ten geodezyjny gesut. Jesteśmy w stanie z jednej strony obserwować z własnymi oczami teren, z drugiej strony uzbrojeni chociażby w smartfon czy w laptop, który umożliwia nam wyświetlenie tego, jakiego rodzaju rury, jakiej średnicy, jakiej przepustowości gazowe, świetlne, czy jakiekolwiek, czy telefoniczne mamy pod sobą. No i tak, z jednej strony to jest fajna sprawa. Ale z drugiej strony, jeżeli to, teraz nie będziemy szczegóły nikać, ale jeżeli to wpadnie w ręce niepowołanych osób, to strasznie ułatwiamy im życie, prawda? Więc już nie chodzi może o inwigilację, ale też pojawiają się zagrożenia. To cyberbezpieczeństwo ma wiele twarzy. I tu wchodzimy też, otwieramy się ze wszystkimi danymi. My na pewno jesteśmy zwolennikami otwierania danych przestrzennych.
ale jest gdzieś ta granica, gdzie możemy ją przekroczyć. Pojawiają się pytania. O ile gdybyśmy pewnie ten wykład mieli dla Państwa 3-4 lata temu, to pewnie w bardziej entuzjastycznym tonie mówilibyśmy i o tym, i problemem, który byśmy widzieli, była kwestia udostępniania danych, otwierania zasobów na przykład państwowych. W tej chwili to niemal się stało, albo zapadły stosowne decyzje, natomiast czekamy na fizyczne udostępnienie tych danych. Natomiast pojawia się trochę więcej problemów i wątpliwości. Ale to w podsumowaniu do tego jeszcze wrócimy. Proszę Państwa, rzeczywistość rozszerzona może być wykorzystywana także na przykład do zwiedzania miasta, czy też do planowania przestrzennego, o którym mówiliśmy wcześniej. Z jednej strony to, co widzimy, do wspomagania rynku nieruchomości. Albo wspomagania rynku nieruchomości. Co by było, gdybyśmy tutaj wybudowali wieżowiec? Jakby się zmieniła panorama tego miasta? W jaki sposób zmieniłoby to płynność w ruchu miejskim, komunikacji i wiele innych zagadnień? Możemy też spojrzeć nie tylko w przód, możemy też spojrzeć wstecz. Na następnym slajdzie mamy informację... Ale to jeszcze może, zanim do tego, to jeszcze a propos zobaczenie tego, co tu przed chwilą Robert mówił, a tu z kolei poszukiwanie sobie apartamentu, czy pod wynajem, czy mieszkania, czy siedziby firmy. No ale oczywiście ale, na historyczny wątek też... Jeżeli spojrzymy wstecz, to z drugiej strony możemy na przykład Warszawę szlakiem Janusza Korczaka, czy też szlakiem Powstania Warszawskiego. Możemy zobaczyć, w jaki sposób wyglądało dane miejsce nie tylko dziś, nie tylko 10, ale kilkadziesiąt lat temu, odtworzyć to na podstawie dokumentacji filmowej, fotograficznej, zlokalizować to. Ale właśnie, połączenie z danymi przestrzennymi staje się pewnym wehikułem czasu, kiedy w tym miejscu będąc możemy to oglądać, a nie poprzez tylko zwykłe przeglądanie książki czy jakiejś multimedialnej prezentacji. No i wracając do wykorzystania tych danych wewnątrz budynków, oczywiście w ślad za tym mamy modele budynków, to możemy realizować nawigację wewnątrz budynków. Oprócz modelu oczywiście potrzebujemy lokalizacji wewnątrz budynków, ale to oddzielny temat. Możemy tylko podsumować, że dzisiaj najbardziej popularnym tym trendem technologicznym jest wyszukiwanie, znaczy wykorzystanie sieci Wi-Fi, czy to już istniejącej, czy montowanie różnych nadajników, routerów, czy oczywiście dodatkowo beaconów i tak dalej, ale to nie temat na dzisiejsze nasze spotkanie. Inna sprawa to analizy transportowe, aplikacje, które pokazują, tak jak tutaj w Płocku, to też tylko zwykła praca dyplomowa. Dla nas to standard dla studentów, kiedy akurat tutaj dla miasta Płocka jest analizowany czas dojazdu w godzinach, czy co 15 minut, gdzie możemy, patrząc teraz na ten efekt automatycznie wygenerowany, zobaczyć, jak to się zmienia, które miejsca są nieodpowiednio obsłużone komunikacją miejską. Tak samo dojazdy samochodami prywatnymi, można to sobą kompilować, nakładać i analizować. I coś, co jest informacją z dosłownie z ostatnich kilku dni, tak jak wspominaliśmy Państwu już wcześniej, pokazując tutaj dane dotyczące topografii terenu, czy mury punktów, czy różnego rodzaju wizualizacji danych o charakterze katastralnym. W ostatnim tygodniu Centralny Punkt Dostępowy Infrastruktury Informacji Przestrzennej w Polsce, czyli Goportal gov.pl, został rozbudowany o funkcję 3D i tutaj Państwo widzą fragment Katowic czy też Zamościa, gdzie na podstawie czy to bezpośrednio przetworzenia chmury punktów skaningu lotniczego, skaningu laserowego, czy też wyniesienia dzięki tej technologii danych topograficznych udało się stworzyć modele 3D miasta. W tej chwili obejmuje to znaczny obszar kraju, głównie tu, gdzie mamy zwartą zabudowę, obszary silnie zurbanizowane, ale w najbliższych latach przewidujemy, że cały obszar Polski będzie objęty takim właśnie geoportalem 3D. Czyli też... jedną rzecz tylko dodam, proste kliknięcie. Dzisiaj możecie Państwo to sprawdzić. Ściągacie te dane, te bryły budynków możecie dzisiaj wieczorem sobie ściągnąć bez żadnych ograniczeń. Tak, te dane zostały rzeczywiście udostępnione i tutaj trzeba się zagłębić trochę w kwestie standardów, które występują w zakresie tworzenia budynków 3D, to są obiekty na tak zwanym poziomie drugim, tak? Które umożliwiają już modelowanie w miarę precyzyjne kształtu bryły budynku. Kształt dachu to, na przykład już jest zachowany, to nie jest bryła prostopodłością. Tak, to już są kształt dachu, tak, w pewnym przybliżeniu. Proszę Państwa, to nie jest tylko kwestia wizualizacji. Również informacja z ostatniego tygodnia. Od dawna planowany jeden z dużych projektów geoinformacyjnych administracji rządowej, tak zwany CAPAP, czyli Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej, wystartował w tym tygodniu. Umożliwiane są relatywnie proste, ale jednak analizy przestrzenne realizowane dla obszaru całego kraju na podstawie danych, które mają status urzędowy. Głównie bazy danych obiektów topograficznych,
po części także bazę danych obiektów ogólnogeograficznych. Czy inny produkt, który w tej chwili jest realizowany dla obszaru miasta stołecznego Warszawy, dla 50 km2 Warszawy, do września przyszłego roku cała Warszawa, tak zwana mapa koron drzew, na podstawie konstelacji satelitów teledetekcyjnych, ale też lotniczego skaningu laserowego, umożliwia lokalizację rozmieszczenia 9 milionów drzew Warszawy, zróżnicowania gatunkowe, ocenę stanu zdrowia, czyli na przykład stosowanie wycinki prewencyjnej, nim takie drzewo uschnie, przewróci się, zrobi komuś krzywdę. Inne dane, które zostały zgromadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, dane, które zawierają ponad 90 tysięcy obiektów dziedzictwa kulturowego, czyli to są obiekty z listy UNESCO, pomniki historii, ale także wszystkie obiekty, zabytki nieruchome i zabytki archeologiczne, które zostały zgromadzone w państwowym zasobie, są wizualizowane w geoportalu. Możemy tutaj na wielu poziomach przybliżenia do tego sięgnąć, ale to jest też ciekawe. Narodowy Instytut Dziedzictwa wciągnął do współpracy nie tylko profesjonalistów, którzy utworzyli ten geoportal, wciągnął również do współpracy ludzi, blisko 90 tysięcy wikipedystów, którzy gromadzili informacje in situ, w jakim stanie zachowania jest grodzisko, kościół, ruiny zamku czy klasztoru, przesyłali zdjęcia, przesyłali opisy, byli nagradzani za aktywność, za weryfikację tutaj metodą triple blind, czyjeś wpisy były weryfikowane. To oczywiście z jednej strony znakomicie wzbogaciło tą bazę danych przestrzennych, ułatwiło dostęp do informacji, na przykład do informacji fotograficznej, ale z drugiej strony znów w pewnych niepowołanych rękach może przyczynić się na przykład do rozkopania grodziska, które jeszcze nie było obsługiwane przez profesjonalnych archeologów. Tutaj ten portal umożliwia również jakby wizualizację danych w trzecim wymiarze, łatwą lokalizację różnego rodzaju obiektów, co jest zwłaszcza interesujące z punktu widzenia tych obiektów o charakterze bardziej archeologicznym niż zabytków nieruchomych. No ale proszę Państwa... Jeszcze tylko przy okazji powiem, te zdjęcia to jest znowu kolejne miejsce, gdzie ludzie robią zdjęcia, łączą to z lokalizacją i wszędzie ślad tego stanu dzisiejszego zostaje. To może być świetnie w rozwoju, w pokazaniu rozwoju historycznego pokazane, ale również tam nikt nie analizuje, czy chcemy, tak jak dzisiaj Państwo podpisywali listę, czy chcecie być ewentualnie gdzieś prezentowani, a tam już tego nikt nie sprawdza. Te dane zostają, więc tu wrócimy jeszcze do tego na końcu naszej prezentacji. To zresztą czasami, proszę Państwa, okazuje się, że relatywnie mała liczba osób jest w stanie dostarczyć ogromne informacje. Kiedyś z kolegą byliśmy w zeszłym roku na konferencji w Waszyngtonie, amerykańska służba, powiedzmy odpowiedniej polskiej służby geodezyjno-kartograficznej, uruchomił taki program VGI, czyli Volunteer Geographic Information, gdzie sporo starszych osób, dzięki temu, że miały trochę czasu na emeryturze, gromadziło dane przestrzenne, czy weryfikowało dane, które są przez NSA, przez w Narodowej Infrastrukturze Danych Przestrzennych Stanów Zjednoczonych gromadzone. Okazuje się, że jedna emerytka z Montany była w stanie w ciągu roku zweryfikować znacznie więcej danych niż wcześniej zatrudniony 9-osobowy zespół profesjonalistów. To była po prostu jej pasja, jeździła, weryfikowała, nie oczekiwała za to żadnej opłaty. Dostała dyplom wart prawdopodobnie 5 centów. Tak? To jest zupełnie niesamowite zjawisko VGI. Zresztą widać, jaką popularnością cieszy się OpenStreetMap, która kilka lat temu była taka bardzo fragmentaryczna i bardzo uogólniona. W tej chwili znaczna część obszaru świata jest pokryta danymi o naprawdę dużej precyzji geometrycznej. Właśnie dobrze, że o tym powiedziałeś. Pamiętajmy, bo my mówiliśmy do tej pory o tych źródłach takich urzędowych, poważnych firmach, ale teraz ogrom tych danych gromadzą pasjonaci. Częściowo profesjonaliści, a częściowo nieprofesjonaliści, bo technologia jest taka prosta, że każdy może dodać. OSM to już przekracza wszelkie, bym powiedział, ludzkie granice, kiedy sobie nie wyobrażaliśmy, a OSM jest takim dzisiaj źródłem danych. Może tak. Smart City, Robercie, krótko, bo trochę tam wątków dodanych, a czas leci. Smart City, to poproszę Cię dalej wobec tego. Proszę Państwa, jeśli mówimy o Smart City, to oczywiście możemy sobie wyobrazić różnego rodzaju technologie informacyjne i geoinformacyjne, które będą wspomagały funkcjonowanie miasta. My chcieliśmy tutaj tylko jeden wybrany fragment tego wszystkiego. W jaki sposób udostępnić technologie geoinformacyjne zwykłym mieszkańcom,
do tego, żeby wypowiedzieli się na temat swojego miasta. Co im się podoba, co się nie podoba, co chcieliby zmienić. Tu przygotowaliśmy taką aplikację, która na smartfonie umożliwia dosłownie jednym paluszkiem narysowanie na czerwono tego, co nie lubię, na zielono to, co lubię, a później już w ekstrahowanie z bazy danych przestrzennych użytecznych informacji, rozłożenie tego na osoby młodsze, starsze, płeć i mnóstwo innych ciekawych zagadnień. Podobnie aplikacje grywalizacyjne, to też taki nasz konik, wykorzystanie różnego rodzaju aplikacji do tego, żeby wciągnąć użytkowników w proces planowania miasta, tutaj na przykładzie portu praskiego. I co byśmy chcieli? Czy może marinę, czy park nad Wisłą, czy też może biurowce? W jaki sposób chcemy się na ten temat wypowiedzieć? Ta gra została opracowana tutaj przez zespół Politechniki, więc wiemy, jakim celom dokładnie służy, ale istnieje wiele tego typu rozwiązań, które z każdym kolejnym levelem, tak, czy poziomem tej gry, z jednej strony pozwalają rzeczywiście użytkownikom wnosić istotny wkład, na przykład w proces planowania przestrzennego, ale z drugiej strony wciągają ich na przykład w przekazywanie danych osobowych. Im więcej powiem o sobie, tym więcej dostanę punktów zwycięstwa, ale tym więcej też firma, która taką grę wypuściła na rynek, wie o użytkownikach, a te dane są sprzedawalne, tak? To też istnieje pewne ryzyko. Proszę Państwa, inne zastosowanie i grywalizacji, i rzeczywistości rozszerzonej, kiedy możemy naszkicować na swoim tablecie i zobaczyć, co by było gdyby. Na przykład gdybyśmy tego typu wieżowce chcieli wkomponować, jak one by wyrosły. Może gdyby tego typu technologia istniała kilka lat temu, to w tej chwili z łazienek spojrzenie na Belweder nie wyglądałoby tak jak teraz, bo tutaj krajobraz kulturowy miasta został trwale zaburzony. To można było sprawdzić przy użyciu technologii geoinformacyjnej. Gdyby ją wykorzystać. Dzisiaj budujemy systemy właśnie do analizy krajobrazu. Krajobrazu, żeby z dowolnego punktu sprawdzić, czy nie następuje zaśmiecenie tego krajobrazu, bo tak to się również nazywa. Mamy zaśmiecenie już dźwiękiem, światłem, no i mamy zaśmiecenie takie urbanistyczne. A tu, proszę Państwa, no powoli zbliżamy się do końca tej części i przejdziemy za chwilkę do podsumowania, ale jeszcze tu będą ze 2-3 przykłady. Też chyba już większość z nas sobie zdaje sprawę, że wchodząc z włączonym Wi-Fi do supermarketu, właściciel często już ma taką hitmapę tego, gdzie jest więcej tych klientów. No nie mamy tam oczywiście danych osobowych, ale sami widzimy te dane, jak one są gromadzone, firmy dostarczają te aplikacje, wiadomo, gdzie częściej chodzą klienci, do czego to wykorzystać, to Państwo wiecie, reklama w innym miejscu, powierzchnia wynajmu w innym miejscu jest droższa. Geomarketing. Mniej, pełen taki geomarketing i to się dzieje, bo zrobienie tego dzisiaj nie jest żadnym oczywiście problemem, tylko te dane są gromadzone. Znowu mówimy ciągle o big data, co z nimi, jak je wykorzystać. Tu, proszę Państwa, jeszcze sposób wizualizacji tych danych to taki sygnał, że oprócz tego mamy nowe metodyki wizualizacji tych danych, chociażby holografia. Wiemy, może nie jeszcze tak rozwinięta, ale się rozwija i przedstawienie tego modelu w pełnym takim widoku holograficznym daje nowe możliwości komunikacji z odbiorcą, z użytkownikiem, uzgadniania chociażby planu przestrzennego. Są aplikacje wspomagające lokalizację placówek usługowych, optymalizację dojazdu klientów, czy wręcz bardzo zaawansowane rzeczy związane ze wspomnianym wcześniej przez Roberta Special Data Mining i możliwościami z tego wynikającymi. Może jakieś słowo Robercie? Tak, tutaj jeszcze akurat może mniej będzie informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych czy społecznych, natomiast tego typu analizy pozwalają nam na rzeczywiście ekstrakcję użytecznej wiedzy, tak jak na tym poprzednim slajdzie wykorzystanie metod sztucznej inteligencji pozwala na redukcję złożoności geometrycznej rzeźby terenu, ale też ekstrakcję linii strukturalnych, linii cieków, linii grzbietów, jej uogólnienie dla różnego celu. Tutaj mamy z kolei inny ciekawy przykład, to jest analiza na publicznie dostępnych danych. Z jednej strony dane, które zostały pobrane z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, dane przestrzenne mówiące o podziale administracyjnym kraju, dane GUS-owskie dotyczące gęstości zaludnienia i dane Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące dopłat unijnych do różnego rodzaju projektów. Jeżeli skorelujemy te dane ze sobą, to okaże się, że rozkład przestrzenny nie jest równomierny. Jak widzimy, wyraźne fragmenty kraju, w których mamy większą czy mniejszą zależność na przykład pomiędzy
gęstością zaludnienia, czy też poziomem wykształcenia, bezrobocia, czy czymkolwiek innym, a wysokością dopłat unijnych, czy w ogólnie, czy też w którymś projekcie operacyjnym, osi priorytetowej i tak dalej. Tylko nie wyciągajcie to Państwo z tego schematu zbyt daleko idących wniosków, to jest tylko pewien przedział czasowy, tak. Jakiś aspekt, żebyśmy nie wyszli, że tak, to jest niesprawiedliwie w Polsce. To jest tylko przykład wyciągnięcia z tej danych jednego fragmentu. Możemy pójść dalej, możemy dokonać ekstrakcji pewnych reguł decyzyjnych i powiedzieć, w jaki sposób prawdopodobnie podejmowane są decyzje na różnych szczeblach, jakiego rodzaju kryteria były tutaj używane. Tutaj akurat mamy drzewa decyzyjne, które zostały wykorzystane do analizy tych danych. Ale proszę Państwa, może teraz powiedzmy o tym już nieco bardziej. Mówiliśmy o różnego rodzaju potencjale, które niosą w sobie dane przestrzenne możliwości wykorzystania. Kilka słów na temat zagrożenia, na temat tej rzeczywistej czy też rzekomej inwigilacji. Kolega chce się podzielić tutaj z nami tym, co robił w ciągu ostatnich kilku dni. A jego żona nie do końca o tym wie. No właśnie, proszę Państwa, to tylko jeden przykład. Być może Państwo macie dużo więcej. Przeszliśmy przez te wszystkie dane. Teraz jeden z najbardziej banalnych przykładów, ponieważ każdy z nas używa w zasadzie Google, czy prawie każdy, chociaż są tacy zapaleni, co robią wszystko, żeby nie użyć Google'a. Ale proszę Państwa, wziąłem tak specjalnie, na świeżo, wszedłem do swojej przeglądarki, zobaczyłem, co tam po mnie w tej chwili jest, jeżeli chodzi o lokalizację przestrzenną. Akurat to chyba robiłem, przygotowując się z dnia 12 listopada. No i jest pokazane od razu, Państwo widzicie, gdzie mieszkam prawdopodobnie, widzicie, że jeżdżę do Warszawy. Tu mamy dane, gdzie jest system, a jeszcze miałem w większości wyłączoną, żeby było jasne, lokalizację, czyli GPS na oszczędność baterii, bo nie potrzebuję, jak nie potrzebuję, to oczywiście wyłączam. Ale wiadomo, gdzie byłem, ile godzin temu, jakie punkty odwiedzałem, mam jeszcze nie stwierdzone miejsca w pobliżu. Wszystko Państwo, jak nie wyłączyliście historii, jest też u Was. Oczywiście ja nie mogę tego zobaczyć, ale ktoś inny być może zobaczyć. Każdy z Was wejdzie i sam to zobaczy. Oczywiście to jest w pewnym sensie uproszczone, ponieważ był mój GPS wyłączony, to są tylko co jakiś czas punkty, ale ja przez sieć Wi-Fi jestem logowany. Ja już nie mówię, że przez karty jesteśmy logowani, ja mówię tylko o Google'ach, prawda? Gdzie byłem, jaki czas to zajęło, tu akurat 13 listopada, prawda? Odległości, gdzie ja się poruszam. No, z tych danych można bardzo ciekawe rzeczy wnioskować, o również te pozytywne, o mobilności ludzi, skąd dokąd się poruszają, gdzie są główne potoki pasażerskie. To jest cała geografia taka mobilna, o której możemy mówić. Tu po przykład oczywiście dzisiaj, jak chcemy wyświetlić to na tle ortofotomapy, proszę bardzo. Również oczywiście mogą to być dowody potem w pewnych procesach sądowych i tak dalej. Oczywiście Google domyślnie to wszystko jest włączone. Jak chcemy, to zarządzenie historią lokalizacji zawsze możemy wyłączyć, ale przyznam, żeby tego pilnować i cały czas na bieżąco mieć to wyłączone i wszędzie, to już trzeba mieć pewną wiedzę. Trzeba spokój zachować, tak. Oczywiście to tylko tak sygnalizuję, że te możliwości istnieją, gdyby ktoś chciał, ale z drugiej strony no mamy szereg zalet. System nam podpowiada, gdzie mamy jechać, ułatwia wyszukiwanie adresów, miejsc, optymalizuje nam pewne dane. No, jeżeli nie mamy nic do ukrycia, super, prawda? I proszę Państwa, tym tylko króciutkim akcentem wprowadzającym do dyskusji, tą taką główną część zakończyliśmy, chcieliśmy tylko jeszcze bardziej wprowadzić nas do dyskusji i podsumować to troszeczkę. O ile, o, włączymy sobie tutaj slajd. Proszę Państwa, to nie jest żadne przecież odkrycie tej prezentacji. Każdy z nas wie, że historycznie tak było, że każda technologia, jaka się pojawiała, czy prawie każda, mogła być wykorzystana albo do rozwoju ludzkości, albo do stanowić jej zagrożenie, albo jedno i drugie. Tak było z dynamitem, technologią rakietową, jądrową i tu można by całe strony na ten temat wypisywać. No i tak, można by dopisać technologię geoinformacyjną i szeroko rozumianą geoinformację. W zasadzie do tej pory nie widzieliśmy żadnych zagrożeń wynikających z gromadzenia danych przestrzennych. No, niektórzy zawsze widzieli, bo na tych mapach to tam zawsze były wymazywane poligony, jednostki wojskowe, zresztą w głupi sposób, bo taki, że było wiadomo, że tam, gdzie jest wymaskowane, to jest coś ukrytego. Trzeba jednak stale przesunięcie map Układu Warszawskiego, tych cywilów. Przesunięcia, zniekształcenia, a już dawno inni na to miało te dane dużo bardziej dokładne. Oczywiście kiedyś na zdjęciach czarna plama, żeby tylko nie było widać jednostki, ale dzięki temu super było wiadomo, gdzie te jednostki są. No więc
skończyliśmy z tym, to wszystko jest otwarte, już w sposób bardziej inteligentny się ukrywa takie informacje, typu sadząc tam trawniki, wkomponowując to w obraz, dalej oczywiście to się dzieje, no ale dochodzimy do pewnego momentu, kiedy to wszystko, o czym mówimy, być może też stanowić dla nas jakieś zagrożenie. Tak, myślimy, że z jednej strony ten ogromny wzrost zasobów geoinformacyjnych, dokładności, aktualności, nie tylko tej przestrzennej, ale i czasowej, takiej, że w zasadzie większość danych jest aktualizowana w czasie rzeczywistym. Ogromny wolumen, ale też dostępność tych danych sprawia, że warto odpowiedzieć na to tytułowe pytanie, które my postawiliśmy w pierwszym slajdzie, czyli istotność danych przestrzennych dla rozwoju kraju, dla rozwoju gospodarki, dla tworzenia się, kształtowania społeczeństwa geoinformacyjnego, ale jak podkreślaliśmy na początku, otwartego społeczeństwa geoinformacyjnego jest bezsporna, jest niepodważalna, ale proszę Państwa... Ale chyba jednak nie ma, mieliśmy tutaj takie ale. Nie ma tego ale? Ale jednak, ktoś nas słucha, proszę Państwa, to się dzieje na żywo. I już nie ma, ale wstrzymał się. To jest ciekawe, dobrze, to ja będę mówił, a kolega będzie klikał. To ja to dopiszę, tak? To było A. O, jest. A. Ale trzy kropeczki, bym prosił o kolejne kliknięcie. To, co Państwo widzą, to jest panoptykon. To jest wizja filozofa utylitarysty brytyjskiego Bertrama, który mówił, że fajnie by było zrobić takie więzienie, w którym strażnicy widzieliby wszystko, co dzieje się z tymi podsądnymi, a ci nie mieliby świadomości tej permanentnej inwigilacji. Dzięki temu łatwiej następowałby proces resocjalizacji społecznej, ich powrotu do normalnego, zdrowego społeczeństwa. To później oczywiście Orwell doskonale wykorzystał w swoim tutaj roku 1984. Ile razy jestem w Chinach, bo tam też różnego rodzaju projekty dotyczące Smart City prowadzimy, to mam wrażenie, że te rozwiązania chińskie dotyczące Smart City to troszeczkę w tą stronę idą właśnie takiego oka wielkiego brata czy panoptykonu. My byśmy chcieli, żeby technologie geoinformacyjne, czy generalnie rzecz biorąc, współczesne technologie były wykorzystywane po to, żeby nas wspierać, żeby nam ułatwiać, żeby wspomagać nas decyzyjnie, pomagać nam podejmować decyzje, ale wedle naszej woli, wolnej woli i świadomości, nie zaś, żebyśmy byli sterowani, gdzie mieszkać, jak żyć, co jeść i z kim się spotykać. Proszę Państwa, tak na koniec. Informacja przestrzenna była wykorzystywana już dawniej. Tutaj widzą Państwo fragment niedawno odnalezionego planu metra. Jak miało wyglądać metro w Warszawie wedle wizji Stefana Starzyńskiego. Miało sobie liczyć 31 km w tunelach, w sumie 46 km, kilka linii metra. To jest, proszę Państwa, nie tylko historyczny zapis informacji przestrzennej. To ma również swój wymiar polityczny, tak? Jeżeli składamy różnego rodzaju obietnice, ile linii metra wybudujemy w Warszawie, nie tylko obecni politycy, ale również ci, którzy żyli pół wieku temu, to proszę Państwa też gdzieś jest odnotowane, tak? Mimo że nie była to baza danych przestrzennych i możemy potem spytać, no gdzie jest ta szósta linia metra? Do dzisiaj było to głęboko w archiwach. Kto wiedział, gdzie tego szukać? Jeżeli zrealizujemy, włożymy to, a bazy historyczne, o których nie mówiliśmy, są tworzone, zasób różny, jest digitalizowany. Proszę Państwa, udostępnienie tych informacji może mieć, to nam na koniec przyszło do głowy, może mieć aspekt polityczny również. Nie chodzi nam tylko o inwigilację, tylko o wykorzystanie informacji przestrzennej w polityce. Również do dobrych, złych celów. Tak samo jak kartografowie na dworach kiedyś pełnili taką rolę podpowiadaczy dla królów, decydowali o bardzo wielu rzeczach, może oglądaliście Państwo, bodajże na Discovery był taki cały program o map makers. Trzy odcinki były takie. Jak wpływali kartografowie na wojny, na ich przebieg, tak mając dostęp do takich... D-Day, zdecydowanie polecam Państwu obejrzeć ten odcinek. Więc dzisiaj, też mając dostęp do tych danych, prawdopodobnie można bardzo w sposób istotny wpływać na politykę i sprawdzać polityków, ale i politycy mogą nami w pewien sposób manipulować. Zresztą informacją przestrzenną, przetworzeniami można również manipulować. To proszę Państwa tyle, co chcieliśmy wprowadzając Państwa do dyskusji przedstawić. Dziękuję bardzo. Dziękuję.